Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Kalendarz liturgiczny Kościoła katolickiego w Polsce. Proszę Państwa, w filmie Stanisława Barei pod tytułem Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Jest taka scena. Starsza pani chce przejść przez ulicę, nie może, ale pan naprzeciwka ma papier toaletowy, ten papier toaletowy przelatuje, robi się takie przejście dla pieszych, a ta pani starsza mówi: o święta Tereso. Dziękując Teresie za to przejście dla pieszych. Czy pani z filmu Barei pod tytułem Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, wzywała tę świętą Teresę, o której dzisiaj mamy mówić, czy jakąś inną? Ja osobiście wiem, dzień dobry Państwu, że są dwie Teresy święte, przynajmniej. Jest tak zwana duża Teresa i mała Teresa. O małej Teresie dziś nie będziemy mówili, to jest francuska, święta Teresa z Lisieux. Natomiast dzisiaj skupimy się na świętej Teresie z Avili. Z Hiszpanii. Karmelitanka, święta Teresa od Jezusa, tak ona się nazywa. To jest bardzo znaczna osobistość, tak możemy powiedzieć, w Kościele katolickim. To jest pierwszy doktor Kościoła kobieta. A dlaczego właśnie o niej mówimy dzisiaj? Dlaczego my opowiadamy o świętych postaciach należących do trochę innej bajki, bo do Kościoła katolickiego, do którego my raczej mało należymy lub wcale? Grzesiu. I szanowni Państwo, w tym roku mija 500 lat, jak święta Teresa, wtedy przepraszam jeszcze, Teresa, urodziła się w Awilii. To będzie 28 marca. Mhm. Przyszła na świat Teresa de Ahumada. Tak się nazywała, z domu. Czy ona była Hiszpanką? Bo to Teresa to nie jest takie hiszpańskie chyba imię za bardzo. No właśnie, to jest bardzo ciekawa rzecz. To trzeba zacząć cofnąć się o wiek wcześniej, a w zasadzie o pół wieku. W Hiszpanii nasila się prześladowanie Żydów. Żydów sefardyjskich, którzy tam... Oni ich nazywali maranami. Maranie to byli Żydzi, którzy... Znaczy w Hiszpanii Żydzi byli już od dawna, jeszcze za czasów rzymskich. Zresztą dzisiejsza Hiszpania w ówczesnym świecie była bardzo wielokulturowa. Tak można by dzisiaj powiedzieć, multikulti pełne. I było bardzo dużo Żydów, którzy przeszli na chrześcijaństwo, ale którzy również praktykowali judaizm. Czy oni się zamykali w swoich społecznościach, czy integrowali? O to właśnie nie, że to było społeczeństwo zupełnie, zanim nie nastąpiła rekonkwista tak zwana, czyli hiszpańscy królowie, arcychrześcijańscy nie podbili całej Hiszpanii, oni się nie musieli się integrować. Te społeczności żyły obok siebie, funkcjonowały normalnie. Nie przeszkadzały sobie. Otóż ojciec Teresy de Ahumada był właśnie takim maranem. Czyli Żydem, który przeszedł na chrześcijaństwo. Z kolei jej dziadek, a ojciec ojca chodził jeszcze do synagogi. I to są gdzieś druga połowa XV wieku. Zaczynają się prześladowania albo naciski na maranów, żeby oni albo zmieniali wyznanie, albo się wynosili. Podobnież bardzo dużo Żydów sefardyjskich, tak jak my dzisiaj ich nazywamy, z Hiszpanii się wyniosło. I między innymi ojciec Teresy z Toledo przeniósł się do Awilii, żeby zatrzeć swoją tożsamość, byśmy dzisiaj powiedzieli, w tym celu, bo rodzina była kupcami, zajmowała się handlem. A ojciec Teresy w momencie zmiany, ojciec Teresy w momencie przenosin do Awilii kupił sobie szlachectwo, bo można było coś takiego zrobić. Za pieniądze można wszystko. Wszystko. Stał się idalką. To była taka kategoria. Ale chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć, tobie Grzesiu, bardzo ciekawą rzecz. Teresa jest córką z jego drugiego małżeństwa. Pierwsze małżeństwo było dwoje dzieci, natomiast w drugim małżeństwie przyszło na świat siedmiu braci i dwie dziewczynki.
Między innymi jedną była Teresa. Ale co ciekawe, w 1505 roku, czyli na 10 lat przed narodzinami Teresy, drugi raz się żeni ojciec jej z kobietą, która ma 14 lat. I już za rok rodzi się dziecko. Proszę zobaczyć, co jest. 15-letnia dziewczyna, kobieta, rodzi dziecko. Ojciec miał wtedy niecałe 30 lat. Takie czasy. Takie czasy. No ale dobrze, to co... To jest... Okej, okay, ale co mamy? Mamy początek XVI wieku, jeszcze nie ma reformacji, jeszcze reformacja dopiero zaczyna... to jest początek Pojawia się reformacja w Niemczech, prawda? No i rodzi się Teresa i ona sobie żyje, dorasta. Jest reformacja, to musi być kontrreformacja. W Hiszpanii trzeba sobie zdać sprawę, że to następuje tak, ponieważ w Niemczech i we Francji, w Hugenoci, następuje reformacja, to ortodoksja katolicka w takich krajach jak Włochy i Hiszpania krzepnie. Pojawia się inkwizycja hiszpańska. Pojawiają się jezuici. Pojawiają się jezuici. Działają dominikanie. Klimat w Hiszpanii jest niesłychanie ortodoksyjny. Prześladowania się nasilają. Inkwizycja tropi heretyków. I to coraz mocniej. I Teresa od początku wiedziała, że będzie chciała być. Ja przeczytałem tą książkę, chcę Państwu pokazać. To jest jej najważniejsze dzieło. Księga mojego życia. To Teresa napisała. To ona napisała, tylko to jest trzecia redakcja. A dlaczego aż trzecia? To powiem zaraz. Pierwszą ona wstąpiła bardzo wcześnie do zakonu karmelitanek. I tam zaczęła spisywać te swoje właśnie mistyczne, bo ona była mistyką, mistyczką. I zreformowała ten zakon, ponieważ to, co tam zobaczyła, to wołało o pomstę do nieba, ponieważ te zakonnice wcale się nie modliły. Wcale się nie modliły. Tylko robiły różne inne rzeczy i ona nie mogła na to patrzeć. Nie mogła na to patrzeć. Była, uważała, że to są, że świat, w którym ona jest, został opanowany przez demon. Że pierwszą redakcję jej książki została zarekwirowana przez inkwizycję i spalona. I niewiele brakowało, że Teresa by... Razem z tą książką. Albo za książką. Bo w Hiszpanii ten klimat religijnej ekstazy, właśnie zwłaszcza w XVI i XVII wieku, był taki, że pojawiło się niezwykle wiele osób, mistyków i mistyczek. I z hiszpańska to może ja powiem, oni się nazywali albo alumbrados, albo espirituales. Czyli ludzie oświeceni albo nawiedzeni, uduchowieni. Bardzo dużo kobiet zresztą. Ale inkwizycja była czujna. I kobiety, które zostały tak zakwalifikowane, wiadomo jak były od razu. Miały przerąbane. Miały przerąbane. Magia, czary i wiadomo co... A dlaczego inkwizycja tępiła ludzi bardzo religijnych, którzy przecież, no mistycy... Kochają Boga, więc powinna inkwizycja ich wspierać. A no niestety, ale mistyk w tej swojej ekstazie, jak łączy się z Bogiem, nie potrzebuje pośrednika. A o to chodziło. Tu wszystko, to jest wszystko w tym wszystkim całym biznesie chodzi o pośrednika. No to przecież pośrednik jest najważniejszy, prawda? No tak, no chyba tak. Czyli wyszło w szydło z worka nam tutaj. Ale w tamtych czasach również chodziło o pośrednika. Jak najbardziej. To od początku chodzi o pośrednika. No przecież jak to? Zwykły szaraczek będzie się bezpośrednio z Panem Bogiem kontaktował. Jedno. Nie może. No to tak nie może dopuścić do takiego. Poza tym jest jedna rzecz. Teresa spisywała swoje te przemyślenia, ekstazy, trudno to nazwać, po hiszpańsku. Właśnie. A inkwizycja bardzo podejrzliwie patrzyła na to. No przecież musiało być po łacinie, bo wtedy jest potrzebny pośrednik, który odczyta po łacinie, ponieważ lud nie rozumiał, to pośrednik musiał mu wytłumaczyć. A wytłumaczył po swojemu, jak umiał najlepiej. Tak jak powinien był wytłumaczyć. Tak. I potem jest druga redakcja tej książki, potem jest trzecia redakcja tej książki i to jest oficjalne, zatwierdzone.
przez inkwizytora znanego Soto i Salazar. To był taki biskup, on był potem biskupem, a wcześniej był wielkim inkwizytorem. On właśnie wsparł Teresę już, ona już była bardzo dojrzałą kobietą, zmarła w wieku 1582 roku, także 67 lat miała, jak zmarła. I to już była około 60, jak to zatwierdzono. Zreformowała, jakże Grzesiu powiedział, zakon karmelitanek i powstały tak zwane karmelitanki bose. Ja bym może zacytował Państwu dokładnie dwa takie krótkie fragmenty tej książki i zwierzeń Teresy. Jeden dotyczy właśnie jej psychicznego stanu, a drugi, jak powinien wyglądać zakon. Jej psychiczny stan, jak ona określa, brzmi w następujący sposób. To napisała mniej więcej między 40 a 50 rokiem swojego życia. W prawdziwym zachwyceniu Bóg duszę całą porywa do siebie i jako oddanej mu na własność, jako oblubienicy swojej ukazuje jej cząstkę królestwa swego, do którego stając się oblubienicą jego nabyłam prawo. Oczywiście to jest nowomowa kościelna, ale wielu psychologów i seksuologów uważa, że w tych właśnie mistycznych stwierdzeniach czy przeżyciach kobiet odkrywa się ich seksualność. Myślisz, że te słowa to taka troszkę jakby gra wstępna? Być może, bo jak poczytamy większość dzieł mistyczek, kobiet, miłość do Jezusa jest ukrytą podobnież seksualnością. Nie jestem Freudem, ale coś w tym jest. Ma gość powodzenie. No ma. A teraz przeczytam Państwu, zacytuję, jak wyobrażała sobie organizację nowego w zasadzie zakonu karmelitanek bosek, Święta Teresa od Jezusa lub Święta Teresa Zawilli. I to jest na bazie tego, co ty żeś Grzesiu powiedział. Jak ona była cały czas w tym starym zakonie karmelitanym, no nie mogła patrzeć, jak te siostry ani się nie modlą, ani nic nie robią, ani nic nie robią, a jeszcze grzeszą. Uczynkiem, czy tylko słowem? Myślą i uczynkami. Ojej, straszne. Straszny strach, naprawdę patrzeć na grzeszące karmelitany. I tak Teresa widzi taki klasztor, czyli karmelitanek bosych, tak jak tu pisze. 15 sióstr najwyżej winno żyć z dala od ludzi i świata, nie wychodząc na zewnątrz, nie widząc nic poza swoim welonem okrywającym twarz. Będą one poświęcone tylko modlitwie i ćwiczeniom duchowym. Niezbyt ciekawa perspektywa. No tak, ale... Ale dla mistyczek to jest sedno, to jest sedno wszystkiego. No wtedy one mogą oddać się tylko kontemplacji i takiej duchowej, duchowym zjednoczeniu z bóstwem, no ale mogą też grzeszyć myślą. No ale wiesz, jeżeli punktem pożądania takich myśli jest ten oto pan. No a jeżeli tam dalej jest seks, nie dajże. Tego nie wiem, nie wiem. Tego nie wiem. Znaczy nad tym, tak, nad tym czesza, tego szczerze przełożono. I spowiednik, któremu trzeba się z takich rzeczy spowiadać, i Teresa na przykład się spowiada z tego, że opanował ją na przykład demon pożądliwości, jak tak mówi, to wiemy, o co chodzi. No poza tym jeszcze trzeba by powiedzieć, że w tym zakonie biczowania były również. Dla upuszczenia krwi na przykład. Bo ta krew niedobra jest, jak tak się wzburzy, to powoduje grzeszne myśli. No, są różne przyzwyczajenia i sposoby, aby wzmóc te sprawy. Tak. Nie korzystałem, ale ja też jak nie. Widzę, niektórzy korzystali. A na koniec chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć taką rzecz. Klimat ówczesnej Hiszpanii, tej ekstazy, tego rozedrgania, tych mistycznych emocji oddaje najlepiej, według mnie, malarstwo El Greca. Ono jest takie rozmazane,
ale jednocześnie niepokojące. Coś w tym jest, taka mistyczna, nie do końca powiedziana atmosfera. I w takim klimacie dorastała właśnie mała Teresa, Maranka i święta Kościoła katolickiego i pierwsza kobieta doktor Kościoła. Ogłosił ją na początku lat 70. papież Paweł VI. Pani doktor. Pani doktor. Czy Teresa, można powiedzieć o niej to, że była to pozytywna postać? Bo tutaj w tej chwili, tak z tego co mówimy, tutaj co opowiadasz, no to chwalimy świętą Kościoła katolickiego. I pytanie jest takie, cóż chcemy przez to powiedzieć naszym widzom, żeby znaczy, też chwalili te postaci nie, znaczy, i Kościół? Przypominamy tą osobę celem pokazania, że wszystko ewoluuje. I że Kościół również o pewnych rzeczach ze swojej historii nie mówi. Jest pytanie, dlaczego dopiero w latach 70. została uznana kobieta pierwszą doktorem Kościoła, kiedy rzeczywiście dla Kościoła, nie mówię dla kultury, wniosła wiele. To jest przykład, że Kościół nie cały czas popierał kobiety. Kobiety nie były równoprawnymi członkiniami czy członkami. A dzisiaj są? Jeszcze do końca też nie są. No właśnie. Bo a jeżeli ktoś by chciał przebrnąć przez ten naprawdę trudny tekst, prawda jest bardzo męczący, to zachęcam. Nie zachęcam. To nie zachęcam. Nie zachęcam, bo to, co ty żeś Grzesiu się zapytał, no jednak organizacja tego zakonu jest dla dzisiejszego człowieka zupełnie niezrozumiała. Jak można dać się zamknąć na całe życie praktycznie? Dobrowolnie. Dobrowolnie. I nie obcować z innym człowiekiem w ogóle, nawet słowem, tylko zamknąć się w celi. Jak mocno trzeba być zjednoczonym z Bogiem. Jak mocno trzeba być oderwanym od tego świata i chcieć albo należeć nienawidzieć tego świata. No tutaj już trudno powiedzieć. Pewnie jest coś w tym, bo jednak świat mimo wszystko jest piękny i zasługuje, żeby czasami się z tym światem skontaktować, zwłaszcza z niektórymi ludźmi na tym świecie. Bo nie wszyscy to są tacy niedobrzy i źli, wielu jest fajnych. Oczywiście. Kościół ogłosił rok 2015 rokiem świętej Teresy z Awili. Wiadomo dlaczego, jest 500. Rocznica jej urodzin. Dlatego między innymi żeśmy porozmawiali trochę inaczej niż media katolickie przedstawiają i będą tą osobę przedstawiać. Bo jest to jednak postać ogólnie można powiedzieć pozytywna, ale przez Kościół niedoceniana przez wieki. W owym czasie, kiedy żyła, mało brakowało, spłonęłaby na stosie za teorie, które wygłaszała. W końcu jednak doceniona w latach 70. przez poprzednika Jana Pawła II, tego prawie poprzednika, bo był jeszcze Jan Paweł I, ale to powiedzmy została dosyć późno doceniona. No i ale tak jakby można powiedzieć, że jak to inne kobiety na marginesie są zawsze i gdyby była mężczyzną, pewnie wcześniej doczekałaby się swojej, prawda, swojego nobilitacji, może jeszcze za swojego życia. No cóż, bardzo dziękuję za wystąpienie w tym programie i za dosyć szczególną rekomendację, kiedy to... Szczególnej osoby. Szczególność tej rekomendacji polega na tym, że rekomendujący tę książkę w sposób jawny nie poleca przeczytania jej, ponieważ to by mogło doprowadzić do zbytniego zmęczenia się lekturą tekstu. Dziękuję bardzo. Ja tobie też również. Dziękuję. Państwu dziękujemy.